w tym momencie drużynę Rafsteru przed utratą bramki. I w odpowiedzi bardzo dobra okazja dla Rafstera. Jeszcze sytuacja nie wyjaśniona, tam interweniował bramkarz. Bardzo ładna to była interwencja, tyle że nie wyjaśnił sytuacji do końca. I nadal Rafster w posiadaniu piłki. Tak nawiązując lekko do muzyki, bo my mamy swoje Coco Euro Spoco, a gdzieś ostatnio żartem słyszałem, że właśnie piosenka Nas nie dogonia, to będzie nieoficjalny hymn kibiców z Rosji, którzy będą jechali od Białegostoku i od innych przejść granicznych polskimi drogami. To wszystko się już niebawem okaże. Póki co wróćmy na boisko 0-0, ale mecz naprawdę może się podobać. Dużo zaciętych takich akcji, troszeczkę... Obie drużyny mają takie momenty, że czekają na tą właściwą jedną okazję, badając się troszeczkę w tej środkowej części boiska. Trudno nawet powiedzieć wzrokowo, kto ma przewagę w tym meczu. Nie ma tutaj wyraźnego drużyny, która by wyraźnie przeważała. Przed kolejną okazją Apin, ale teraz bardzo zdecydowana interwencja zawodnika z Rafsteru pozwala wyjść z kontrą, z kolejną bardzo dobrą sytuacją i świetne, naprawdę z dużą determinacją i z dużym poświęceniem wejście zawodnika z numerem 5, który okupił to leciutkim urazem. Może się to zaraz rozbiega, ale uratował swój zespół przed utratą bramki. Jest 0-0 i nadal czekamy na bramki albo na rzuty karne.